Okej, witam na lidze. Dzisiaj wyjątkowo szybko zaczynam, bo 2 godziny po otwarciu bram. Ale zanim zacznę walki, to wczoraj, 17 godzin temu, wyszła informacja, że ludzie narzekają na jakby aktualny system grania ligi. Te 10 rund to jest naprawdę dużo i tak już zostanie w tej pierwszej rundzie, ale od drugiej rundy ma być to zmienione. Jeszcze nie wiadomo na ile ataków na dzień. Ale na pewno od drugiej rundy, czyli od wtorku, będziemy tych flag musieli zużywać mniej. Mam nadzieję, że dadzą 6 flag. To mi wtedy logiczne, żeby jakby na raz to uderzyć. No i nie będzie to też tak jakieś takie super czasochłonne. Okej, taka obrona. Tutaj na pewno potrzebuje Berę, na pewno potrzebuje Grimbla. Większość z Was powie, ale dlaczego, skoro one się wykluczają? Ale Grimble zawsze przechodzi przez te uniki od Frey, więc mam gwarancję zabicia minionów, a Berę biorę po to, żeby zblokować całkowicie cel, bo jeśli ona odpali, to już jest po mnie. Także zagram tutaj bez lekarza. Albo nie, wezmę sobie Toksikandrę. I Bera, Bera. Bera i Toksikandra. Dobra, coś takiego. Kurczę, tylko tutaj się nie będzie ładowała. Dobra, zaryzykuję coś takiego. Może to boleć. Mogę lekarza nie ładować na czas, ale wolę iść w damage. No wolę, nie wolę. Jak mam trzy klocki na planszy, to jakby nie mam większego wyboru. Co wolę. Chciałbym tą berę zdobyć, zanim odpali cel. I żeby to zrobić, tak naprawdę muszę tutaj zrobić ruch zaraz. Gdzie są te fiolety? 2. I liczyć na to, że przyjdzie z dołu fioletowy. Ok, jest. I byłoby dobrze przy takiej planszy jeszcze raz Freję odpalić, zanim odpalę Berę. Ajajaj, tylko czy ja przeżyję? Kurczę, no zaryzykuję. Chociaż no Bera dałaby mi przeżywalność dla Ewelin. Zresztą ona tak mocno nie bije, tylko daje te potwory, także dobra, zaryzykujmy. No ale Elduke już może Ewelin mi ściągnąć. Dobra. Zróbmy tak, zróbmy tak. Co? Jestem teraz w mega szoku, bo do tej pory zawsze jak grałem na Freje C, to jak miałem 100% skuteczności zawsze zjadania tych minionów. Czy to okazuje się, że to był przypadek? No to wygląda. No to będzie duża lipa. Bera, wierzę w ciebie, dawaj. Musisz mi tutaj jakby całkiem sporo pomóc. Ok, tylko Duke dostanie miniona. No i teraz pytanie. Pytanie, skąd wziąć na czas zielone? Są, tylko czy ja przeżyję? Raczej już nie. No nie, niestety nie. Ajajaj. No zdziwiony jestem z tym Grimblem. Mega jestem zdziwiony.
Człowiek się uczy całe życie. No dalej jestem w szoku. Dobra, jeszcze jeden czerwony, ale skąd go wziąć? Okej, stąd. Kurde, żaba chyba też odpali. No, na pewno. O, nie odpali, bo zginęła. Dobra. Ktoś tam przeżył. Krampus. I tu jest już zaraz koniec. W tym momencie myślę, że zginie. Okej. Mamy to. To wypadałoby zagrać niebiesko-czerwonym. Ostatnio niebieskim, jak zagrałem, to było to wszystko zbyt wolne, ale spróbujmy w ten sposób zagrać. Oczywiście Hator może zdążyć odpalić no i pokrzyżować mi plany, ale zobaczmy. Ten dostęp do czerwonego i niebieskiego jest mocno ograniczony. Muszę grać przez Hator. Jeśli nie pójdzie jakieś combo, a nie powinno, to może się uda ściągnąć. Wiadomo, magii tutaj nic nie daje w tym momencie. Słabo. Czerwony z dołu. I teraz pytanie, iść po czerwone, czy iść po niebieskie? No jest cień szansy, że ona zginie. Aj, masakra. Ile? Za 800 ponad się wyleczyła. Oczywiście Kong... Aha, Kong zginie. I stała się zła rzecz. W teorii fajnie mi się klocki teraz naładują, bo odpalę tą bombę tutaj, ale to załaduje mi kufu, który po prostu mnie zabije, bo wszyscy są na małym HP. Także zabrakło odrobinę szczęścia. A teraz plansza była wyśmienita już. Huragan. No nic, spróbujmy tym samym składem. No bo dobra, weźmy ten zielony. No dobra,
jakby Kong mi tutaj nie jest aż tak potrzebny. Wezmę Asteriusa, z którym wypadałoby wygrać trzy walki, żeby ten efekt do ścieżki druida zrobić. Kurczę, no brakuje dosłownie ociupinkę. Wiem, rozwalam zielone, ale jakby mi potrzebny jest i tak tych zielonych 7, a nie 6. Dobra, załaduję Milenę, bo potrzebuję się wyleczyć z huragana. Oby on nie odpalił. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, mogę Tory jeszcze raz odpalić Kiamarę. Szkoda, że rank w nią nie uderza, bo podbiłby jej od razu atak. Bęk, łatwo. 30 życia wyliczone. Dobra, teraz pewnie zginę. Nie, jednak normalnie. Teti Sherry 10 życia ugrała walkę. Okej. Zostawię ten skład, chociaż mogłem tutaj wziąć Grimble albo cokolwiek, co niszczy miniony. Albo Galapago, o, na przykład zamiast Galapago, zamiast no Asteriusa. Kurde, mam zły oddział na Evelyn, dlatego ona się nie ładuje na 7 klocków. Ale dobra. No i dzięki pasywcy, no nie pasywcy, tylko tym efektowi, że za każdym razem jak dostają manę, tracą te 250 życia. To wybiłem im teraz pół planszy. No i myślę, że tak trochę jeszcze powalczymy, ale jakby dla mnie to nie będzie miało większego znaczenia. Jedynie co, to nie dostałem tych punktów za szybkość przejścia mapy. Nie, do salu on się źle zestarzał, ten Cristobal. Przecież on mi nic nie zrobił przeciwko niebieskiej karcie. I to nie na full talenta. Dobra, za ile uderzysz, droga pani? Tylko 1000. Dobra, muszę zmienić oddział Evelyn, jeśli mam grać dalej takim setupem. A myślę, że mogę. No nie, ma dobry oddział. O co chodzi? Czemu ona się nie chce ładować? Może miał jakiś minus do generacji. Czy tutaj mogłem zagrać trzema żółtymi? Najgorsze jest to, że on praktycznie jest też one man army. Zaraz komuś, komu przywali, nie zostanie praktycznie w ogóle życia. Okej, okay, akurat uderzył tak, że ona miała odporność na tą jego broń. Nie
Nie ładujcie proszę Hathor. Może uda mi się ją wybić. Ajajajajaj. Brakło, brakło. Nienawidzę, kiedy ten wujas się tutaj ładuje. I tak, no i chciałbym... Nie, no muszę uderzyć, bo mógłbym w teorii złożyć niebieskie i próbować odwołać im... No i tyle, no i tyle. I trzeba było jednak najpierw zagrać się Milenę. Co by nic nie zmieniło, bo i tak wszyscy uniknęli. Nie wiem, to jest jakaś masakra. Hathor i Xia Wu Jing to jest po prostu patologiczne karty, które nie powinny wyjść na świat. Oczywiście jak go macie w drużynie, to on nie unika tak często, że cała drużyna jest po prostu nie do trafienia. Dasz manę. I tak co muszę użyć, bo Joff zaraz odpala. Ok, jest mana. Czy uda się go wybić? Ok. W teorii jest jeszcze szansa to ugrać. Ale tylko w teorii, bo muszę po prostu dostać zielone klocki zanim odpali się Joff. W innym wypadku nie jestem w stanie tego wygrać. I mam te zielone klocki, tylko czy nie za późno? Znaczy inaczej, czy Hathor da teraz manę, czy nie? Dała mu manę, oczywiście. Także raczej już to przegrałem. I znowu Teti Sherry ratuje sytuację na małym HP. Tutaj raczej miałem więcej szczęścia niż skilla. Ok, mamy kilka goblinów. Ok, niech zagra ten skład. Dobra, jest 9 zielonych. Nie no, nie, nie wierzę, że załadowali, że chcą zrealizować Forsysa. Ale dobra, no mamy Ewelinę naładowaną. To jest jeszcze pół biedy. O ile przeżyje. Chyba chce się podleczyć. I chyba muszę ten diament rozbić. Chociaż może nie. Teraz jak najbardziej. I muszę zdążyć zabić Gesalta, bo on jest tutaj naprawdę mega groźny. Dobra, siadło.
To by się przydała Nemezis albo Lee Kseu, a najlepiej obydwie. I zagrają chyba zamiast Nemezis i Lee Kseu. Oczywiście wymiana oddziałów, bo karty ładunkowe aż tak bardzo tych oddziałów na manę nie potrzebują. A przynajmniej nie w tym zestawieniu, które ja tutaj mam. Muszę naładować albo Nemezis. Ok, jest Nemezis. Tylko czy nie pójdzie za duża kaskada? Ok, w samą porę. Zagrajmy przez babcię. No tak, przecież babcia jest na super buście. Ja bym chciał, żeby hipcio odpalił, a babcia nie. Da się tak zrobić? Nie sądzę, ale zagrajmy na razie tutaj. I nie wiem, czy nie przedobrzyłem, bo teraz babcia skreśli Ludwika, a ja nie mam ani Nemezis naładowanej, ani Evelyn. No właśnie. I tu się zaczynają teraz schody. No i koniec, po walce. Złą stronę wyciszyłem. Myślałem, że... Dlaczego tak zrobiłem? Bo byłem pewien, że zdążę naładować Nemezis, która się ładuje na 6 klocków plus Evelyn. Szukając klocków po prawej stronie, niestety zabrakło szczęścia. I tutaj nawet nie muszę odpalać tej Nemezis jeszcze. I zrobiłem jeszcze jeden w sumie błąd. Niepotrzebnie odpaliłem tak szybko Kiamarę, bo ona równie dobrze mogła być później odpalona i bliżej tam tego hipcia i wtedy byłaby szansa, że ten hipcio by ją tam, no ten plus do generacji many by ich wykończył. Także nie mocno narzekać na planszę, była niezła. Po prostu ja źle zagrałem. Został ostatni atak. Luna. Jest Luna. Ja mam dwie karty z ładunkami. Wypadałoby jeszcze trzecią dołożyć, ale nie mam za bardzo kogo. Więc Perydot, ale jeszcze jest niezrobiony, więc zagrajmy w ten sposób. Niestety plansza jest mocno czerwona. Ja z tego koloru zrezygnowałem. Naładuję Nemezis, ale i tak nie zabiję tej Luny. Nie poszczęściło mi się w tym ataku. Skład był ok. Nie wiem sobie, czemu Nemezis nie trafiła w... Znaczy, czemu Anka w Nemezis nie trafiła? Nie dowiemy się.
A ja tym razem jednak nie ucieknę, żebym dostał te 113 punktów, których może mi zabraknąć w którejś rundzie. 116 punktów. Dobra. Miejsce 8000. Awansuje, ale nie wiem, czy dlatego, że te ataki powiedzmy są w miarę ok, czy dlatego, że ktoś sobie odpuścił ligę. Ale tak jak mówię, od wtorku będzie mniej tych ataków do zużycia. Po zmianie mojej obrony, jak się prezentuje, raz, dwa, trzy, cztery przegrane, trzy wygrane, czyli nic się nie zmienia. Może ewentualnie Sechmet jeszcze bym wymienił na kogoś innego, ale nie mam pomysłu na kogo. Czy to coś zmieni? Raczej nie. Dorzućmy jeszcze jeden. Ten, no, kolejny, drugi limit. No i dobra, dajcie znać, jak wam idzie. Wojny, tak jak wczoraj wspominałem, raczej mi się nie uda zagrać. Albo zagrać, ale nie nagrywać. No chyba, że będziemy z grobów wracali szybciej i gdzieś tam mi się uda zagrać. No ale zobaczymy. Jak nie, no to żegnam się z wami do poniedziałku. Trzymajcie się.